Cześć Wojtek. Cześć Kuba, dzień dobry. Dzisiaj się spotykamy dla Anywhere z Tobą w tym jakże pięknym polskim Chinatown. Wiem, właśnie fajne miejsce bardzo, to prawda. Powiem Ci szczerze, że może nie byłem Twoim fanem od zawsze, bo zazwyczaj kojarzyłem Cię z takimi rolami gdzieś tam w tle, ale jednocześnie mocno wyrazistymi. Jednakże przygotowując się do tej rozmowy, przejrzałem całą Twoją jakby twórczość, jeżeli chodzi o kabaret, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi właśnie o Lollapaloosa. I powiem Ci szczerze, że naprawdę jestem zaskoczony, że tego rodzaju komedia istnieje w Polsce, bo nigdy jej wcześniej nie widziałem. Strasznie trudno by było ją dostrzec. Rozumiem. No. Dziękuję bardzo. Ja wiem, nasz kabaret to jest chyba taka droga już od jakichś 10 lat gdzieś. Ja zawsze w ogóle jakoś bardzo lubiłem te rejony i zawsze jak myślałem o aktorstwie, to zawsze myślałem właśnie w kategoriach kabaretu i komedii, nawet na pierwszym roku studiów, gdzie zawsze wszyscy od razu mówili, że Wojtek Solarz i tak jak będzie brał wiersz Herberta, to będzie go robił w stylu kabaretowym. Natomiast jeżeli chodzi o kabaret, no to jest taki kabaret nasz stworzony w 2010 roku. Z takiej potrzeby takiegoś absurdu i takiej podróży absurdalnej po Polsce, po Warszawie i po naszych jakichś takich potrzebach, po prostu aktorów chyba, po prostu gdzieś Michał Walczak, który teraz jest twórcą Pożaru w burdelu. Najpierw stworzyliśmy właśnie ten kabaret na koniec świata w 2010 roku w Teatrze Dramatycznym, no i to jakoś tak się utrzymuje już od wielu lat. Potem przyszli kolejni ludzie, potem przyszedł Wawrzyniec Kostrzewski, nasz reżyser, Maciek Makowski, Sebastian Stankiewicz, z którym w międzyczasie zrobiliśmy film Bobry i różne inne takie rzeczy. Olga Sarzyńska, Zuza Grabowska, Iza Dąbrowska, Robert Majewski. No i taką ekipą jakąś po prostu zaczęliśmy podróżować po takich abstrakcyjnych światach, a mi to zawsze było jakby najbliższe i potem Lollapaloosa jest jakby kontynuacją kabaretu na koniec świata właściwie, więc mnóstwo skeczy z kabaretu na koniec świata było władowanych w Lollapaloosa, kiedy telewizja stwierdziła, że spróbuje na swojej antenie, co nas zaskoczyło bardzo, przemycić taki rodzaj humoru takiego. No wiadomo, zawsze chcieliśmy robić coś w stylu Monty Pythona, Mistrzów Największych, czy zrobić takie Little Britain polskie. Nie było to łatwe, no ale jakoś w tą stronę uderzamy. Tak, to prawda. I też zauważyłem w swoim filmie reżyserskim Okno Okna. To jest tak jakby Monty Python od tyłu tak naprawdę. Tak jak wtedy, kiedy łapie ich policja na samym końcu, to ty zacząłeś od tego tak naprawdę. No tak, znaczy Okna z Sebastianem Stankiewiczem, który jeździ i zaczyna różnymi opokami, tak. To w ogóle powstało tak naprawdę z tego, że kiedyś jakby osobistą jakąś swoją historię napisałem tych okien, jakiegoś takiego pożegnania o jakimś chłopaku, co chodzi po lesie i gdzieś mu się coś ukazuje i podąża za tym światem. Natomiast napisałem to opowiadanie, potem to przepisałem na scenariusz filmowy, ale musiałem jakoś zacząć. Jakiś inny scenariusz, który pisałem, zaczynał się właśnie od takich głupich zaczęć historycznych, więc sobie przełożyłem na początek tamtego filmu i jakoś tak wyszło, że się składa. I tak, nie wiem, ja w ogóle chciałbym kiedyś zrobić taki film, który, nie wiem, zaczyna się od tego, że tutaj rozmawiamy, nie wiem, mamy wywiad, nie, i tak dalej, i ten, a potem po prostu ja patrzę, że w sumie to, czekaj, bo ten, i po prostu dojeżdżamy do kamery z kamerą do słonecznika, tam wchodzimy w historię glonów, które jadą, muchy wędrują gdzieś po nie wiem, po Pradze, lądują u jakichś państwa, tam jest jakaś sytuacja sensacyjna, jedziemy w jakąś historyczną sytuację, która nas prowadzi ten i nagle się wracamy tu, bo kanałami tu wychodzi ktoś, na przykład Marcin, i nam oznajmia, że no w sensie że takie jaja konwencjonalne, czy takie to, co Michał Walczak zawsze mówił, mylenie tropów zawsze mnie. Jasne, i też zauważyłem, że to są takie tropy, powiedziałbym, linczowskie. Czyli tak jak na przykład jest ta scena w Blue Velvet, że leży to ucho i potem wchodzimy w to ucho i właśnie tymi tunelami się przedzieramy. Tak, czy znaczy, no, takie, teraz jakoś? No trochę, znaczy takie, nie wiem, zawsze daje mi się, że właśnie to, co takie strumień świadomości, który ci się pojawia, nie wiem, idziesz ulicą i coś ci się uruchamia i skojarzenia, wspomnienia, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Potem świat nas uczy, żeby uczyć się alfabetu, nie? Że jak masz prowadzić wywiad, to masz go prowadzić pytanie, 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 albo żeby nauczyć się
takich klasycznego widzenia świata, żebyśmy doskonale, dojrzale stąpali po ziemi i czasem odrzucamy te takie dziwne skojarzenia, które nam wprowadzają jakieś głębsze czy boczne nasze przeżycia, stany, czy w ogóle jakieś światy, które się do nas dobijają. I wtedy, jeżeli otwarci jesteśmy też na te światy, to czy to bardziej absurdalnie, czy bardziej poważnie, nagle coś stworzyć jakiegoś jeszcze czasami szerszego. Też tak ja uważam, że sztuka nie powinna naśladować życia w taki sposób jeden do jednego, bo to jest tak naprawdę coś, co oglądasz codziennie. Codziennie, nie? Właśnie. Jest jakieś przekształcenie, tak, przykrzywienie. Tak, przykrzywiasz i na przykład próbujesz pokazać przez tę sztukę te wszystkie elementy, które są w ludzkiej głowie, te wszystkie rzeczy, ten pryzmat, przez który patrzymy na świat. I wydaje mi się, że ty to robisz. Na przykład w okna jest zupełnie przerysowana rzeczywistość, bo jest człowiek, który robi coś zupełnie absurdalnego, jako zawód tak naprawdę, a jednocześnie przydarza mu się inna absurdalna rzecz. Dokładnie. No właśnie, to co mówisz, że przekrzywienie, właśnie, znaczy, że żyjemy w rzeczywistości, a sztuka gdzieś po to, żeby uwypuklić to, przekształcić gdzieś, co, wiesz, no potem jak myślimy właśnie w ten sposób, to nam nagle wraca podstawówka i bajki Krasickiego. To znaczy, wiesz, nagle, że masz Whitney, czy Fredro, czy Molière, to byli ci mistrzowie, którzy brali tą rzeczywistość, nie wiem, pana, który robi wywiad i człowieka, który chce mądrze coś powiedzieć i wykrzywiali się z tego, tak, śmiali. Oni nadpisywali to, co jest między ludźmi, nad samą treścią. Nad samą treścią, właśnie. Tak, tak. Oczywiście nie gubiąc tego. Tak. To jest też ważne, żeby nie gubić tej linii sensu, tego pierwotnego sensu. I z tego dopiero potem do mnie zawsze jakby ten pierwotny sens zawsze ciężko mi było na przykład, wiesz, czy w szkole teatralnej, czy w ogóle jakby wchodzić. Zawsze patrzyłem tak bokiem trochę i dopiero, jak nie wiem, robiliśmy dramat amerykański, Czechowa, Szekspira i tak dalej, i tak dalej, to zawsze sobie brałem, a od tego, czy on mówi tak, a może tak, a dopiero potem ktoś mi mówił, Wojtek, kurde, ale to jest scena o tym, że on po prostu jej nie lubi, nie? I weź przestań ten, potem sobie to dołożysz. I a, potem... A ty nie wiesz tego. Dokładnie, ale ja sobie potem dokładałem formę na to, że ale oprócz tego jeszcze, on jeszcze jest taki, że coś tam ten, nie? Ale na przykład to, co mówisz, Kuba, o tym człowieku, co siedzi na tej ambonie i że właśnie uprawia absurdalny zawód, to mi się zdarzyła właśnie jakaś taka sytuacja, że kręciliśmy tuż po szkole, kręciliśmy ze szkołą Wajdy jakiś taki krótkometrażowy film na tym poligonie Borne-Sulinowo, nie wiem, czy kojarzysz, na północy Polski jest taki postradziecki, postsowiecki poligon wojskowy. I tam, no i tam to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy hektarów po prostu takiej przestrzeni zupełnie zostawionej, bo tam był poligon i tak dalej. I tam nie wiem dlaczego, no jakoś ktoś zdecydował, że tam ma być kręcony film. I na samym środku, to było fajne, że na samym środku stała taka budka. Ona miała z 10 metrów, metalowa. No i ja pamiętam z Maćkiem Marciewskim, z którym graliśmy właśnie jakieś takie boczne role. Michał Żebrowski, pamiętam, grał główną rolę w tym filmie z Jasią Pierzak i właśnie ten. No i przez cały dzień patrzyliśmy na tego kolesia, który siedział tam na tej budce. Znaczy gdzieś strasznie mnie interesowało, kto tam siedzi i przez cały dzień siedzi w tej budce. I weszliśmy z Maćkiem Marciewskim, pamiętam, na tą budkę do góry i tam siedział taki człowiek. I nie, nic, tam nie było kompletnie nic. Takie właśnie w okna. Wtedy mnie zainspirowało do takiego człowieka, takiego samotnika, że tak siedzisz w takiej swojej głowie, to znaczy gdzieś siedzisz, przeżywasz życie, nie, ale gdzieś jesteś. I on siedział, pamiętam, tam nie było nic, były kromki chleba suszone, bo on sobie suszył, jak grzanki je robił. Nie miał nic ten i siedział w tej budce na 10 metrach wysokości i przed sobą nie miał absolutnie nic, znaczy miał tylko ten poligon i dziesiątki tysięcy hektarów tych krzaczków i tak dalej, i nie miał po prostu nic. Ja go pytam, przepraszam bardzo, ale co pan tu robi? Jakby on mówi, no nie, że siedzi, bo za brata siedzi, bo brat schodzi, tam pilnował przez ileś tam 2 lata czy coś ten, ale brat schodził i złamał nogę. Gdzieś tam i on od 4 miesięcy go zastępuje. Ja pytam go, ale co pan tu robi jakby, nie? A on mówi, a nie, no siedzę sobie. Ile pan godzin tu siedzi? On mówi,
No, 14 godzin dziennie siedzę. I nic. I po prostu wiesz, on siedział, po prostu miał tysiące hektarów przed sobą, nic i ten. I ja mówię, ale nie nudzi się panu, co pan jakby tutaj robi, nie? Ten, a tak dalej. On, nie nudno, nie, jest w porządku, ten i tak dalej. Ale coś tu się pojawia, bo tam na poligonie jest też tak, że nie masz w ogóle zwierząt, bo zwierzęta, ponieważ był poligon wojskowy, więc uciekły. Więc tam nawet much nie było, nic nie było, rozumiesz? A koleś z urzędu miał to pilnować. Ja go pytam, ale cokolwiek się tutaj zdarza i tak dalej? On, nie, no pewnie, pan patrzy tam z kilometr, widzi pan takie drzewko, co tam jest ten i tak dalej. Ja mówię, no. On, no to jak, nie wiem, że 3 tygodnie temu tak patrzę, tak sobie siedzę ten i tak nagle patrzę, a tam taka sarenka. Ale zobacz, ale wiesz, to jest taka prawda, że życie się rymuje, nie? Bo to nie jest trudno znaleźć analogię między tym, co on robi, a tym bezsensem, który ludzie robią na przykład w Warszawie. No tak, znaczy, no bo jak jest praca w korporacji, czy coś, jak jest różnica, znaczy w korporacji też z szacunkiem dla korporacji, dla ludzi, ten, no. Właśnie, znaczy, no właśnie, jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, że jak znajdujesz sens w tym, co robisz, to możesz czyścić toaletę i robić to wspaniale i zdawać ludziom dobro i ten, więc to jakby, no właśnie, tak. Też zauważyłem przynajmniej coś, co wyróżnia komedię, w której ty jesteś lub którą sam uprawiasz. Jest ten element tego, że, co przynajmniej dla mnie jest interesujące, zauważenia, że w śmiechu jest potrzebne cierpienie. Bo bez cierpienia w śmiechu to jest rechot. I wydaje mi się, że komedia w Polsce jest często rechotowa. No tak, to mądre, co mówisz, to prawda. Znaczy rzeczywiście, że to prawda. Znaczy, że zawsze jak sięgamy czy po kamerę, czy jak robimy coś w kabarecie, to masz rację, znaczy to musi mieć zakorzenienie w rzeczywistości. To znaczy to musi być w środku nawet ten żart musi cię boleć. To znaczy musi cię przekręcić, musi być o czymś i musi być, musi też to kosztować ciebie, wysiłek. Jeżeli jest głupie coś, to jest to, masz rację, znaczy, że czy komedia, czy tragedia, to nawet to jest ciekawe, bo nawet z tym, co mówisz, że podobno w Grecji, w starożytnej Grecji tak naprawdę uważało się dramat, w sensie dramat jako tragedia i komedia, i u nas jest, panuje przekonanie, że tragedia jest wyższym, i pewnie jest, pewnie tak jest, natomiast wiele też jest właśnie, gdzieś czytałem, czy już nie pamiętam, ten, w każdym razie jest też opinii właśnie dużo, że tak naprawdę komedia tak naprawdę, to nie chodzi o wartościowanie, co jest wyższe, co niższe, tylko chodzi o to, że komedia w jakimś sensie jest jeszcze wyżej niż dramat, dlatego że nie dość, że właśnie to, co mówisz, musisz przerobić to przez siebie, ten cały dramat i przerobić, to jeszcze dajesz dystans komedii, dystans Krasickiego, dystans Arystofanesa, dystans tego, że już to przerobiłeś, więc możesz się jeszcze z tego śmiać. Znaczy, i to jest... Ale ty myślisz, dlaczego tak się stało w naszym kraju? Bo ja mam takie wrażenie, że jakby odpuściliśmy sobie w pewnym momencie zainteresowanie komedią w ogóle. Nie wiem, wydaje mi się, że komedia polska była analizowana, zobacz, że do końca lat 80. mieliśmy bardzo dużą przeszkodę, prawda? Więc to śmianie się z systemu musieliśmy to omijać. Ból był i alternatywa. Mój ojciec na przykład nie jest w stanie oglądać filmów Barei, bo on się przez lata z tego nie śmiał, bo taka była rzeczywistość. Znaczy, więc dopiero jak teraz, jak ta rzeczywistość zeszła, jak już przestał cierpieć w komunie, to ogląda filmy Barei po 20-30 latach i mówi, no tak, to jest śmieszne. Ale wtedy go to bolało. I być może innych nie bolało. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze pamiętasz, zobacz, na przykład w Killerze, w iluś takich jeszcze komediach z lat 90. jeszcze, bo to jest to, co mówisz, znaczy nazywanie rzeczywistości, dotykanie rzeczywistości. Jeżeli dotyka rzeczywistości, to możesz się rozpulchnić, możesz się z tego śmiać. A potem ja mam wrażenie, że po prostu my, ponieważ to jest zupełnie nowa rzeczywistość dla nas, która się z kapitalizmu, wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak w niej pływamy, i tak się zachłystujemy tym na razie, że nie umiemy na to spojrzeć normalnie z dystansem. A potrzebujemy tego, bo to jest, wtedy wykrzywiamy to i mu pokazujemy. Czy kojarzysz film o zabawnych ludziach z korporacji? Wszystko ten. Ostatnio sobie myślałem, czy jest film o emigracji w Londynie, oprócz serialu Londyńczycy, który był 10 lat temu. Czy jest tragedia, komedia i tak dalej, i tak dalej. Połowa naszej historii, wielka emigracja trzecia, to jest po prostu... czy jest to...
Nie, czy jest, nie wiem, no, wszystko jest albo mocną taką publicystyką. Ja akurat nie znam filmów Wegi, czy, bo nie, rzeczywiście nie oglądałem, bo jest jeden film w życiu, jak oglądałem, ale że my się dopiero uczymy, ponieważ wchodzimy w nową rzeczywistość, więc się uczymy patrzeć na nią, a też młodzi twórcy, wydaje mi się, filmowi, to co się mówi, do 40-50 roku życia, raczej w szkołach filmowych uczysz się tego, żeby powiedzieć, co jest racja, dramat o sobie, relacje z ojcem, z matką, tak, i tak dalej, co jest też oczywiste, to jest potrzebne, tylko nie uczy się, przestało się uczyć na przykład kina konwencji. No, czy masz kino, nie wiem, film noir, ktoś, no Janusz Majewski robi, który ma 86 lat, z całym szacunkiem, w sensie, wiesz, filmy noir. Kto robi? No, przychodzi era komiksu, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, od Xawera Żuławskiego, no to jest jego przekształcenie na przykład. Ale potrafimy nazwać, nie wiem, potrafisz wymienić 5 filmów z ostatnich 10 lat, które by były, rewers, dobra, Lankosza, który by był jakimkolwiek polskim kinem konwencji i zabawy i spojrz, wiesz, wyskoczeniem poza ten. Znaczy, może nie jestem aż tak dobrze wyedukowany. Ale ja też powiem, może nie aż tak, ale... Ale my uznajemy, że nie. Ale my uznajemy, znaczy, że, ale to też nie jest dobrze, bo to jest cholernie też trudne. No, to jest przed nami wszystkimi droga, żeby próbować to... Nie wiem, a żeby zrobić... To prawda. Ale zobacz, na Zachodzie już są w stanie się z tego śmiać. Już jak wspomniałeś o korporacjach, miałeś ten cały serial The Office. The Office, no właśnie. Albo Office Space. No oni już tak mają, tak, wiesz, od lat 50-tych, 60-tych, oni już są tak przemieleni przez to i tak dalej, że mówią, o kurde, już znamy z czego to cierpienie, tego wykorzystania, ale też pozytywne i tak dalej. Z czego to płynie, też, tak? Też mi się wydaje, że ten kapitalizm wczesny im pozwolił na to, żeby też inaczej podejść do tej sytuacji, bo u nas to wszystko było na granicy niebezpieczeństwa. I może dlatego to jest, dla nich to jest jednak takie dość bezpieczne terytorium, żeby się śmiać ze wszystkiego wokół. Tak, no, znaczy, że już im nic nie zagra. Tak, oczywiście, że tak. No to jest to, co, nie wiem, to w tym kawale, nie? Czy, że podlewasz trawnik, nie? No to Yang ci mówi okej, tylko że u nas się robi to od 600 lat, nie? Znaczy, tak, że bo mi nie rośnie, nie? No bo, wiesz, mówię, 15 pokoleń to robi, więc już ma trochę więcej. Wiadomo, no. Więc może dlatego ta komedia jest, przynajmniej mi się wydaje, że dojrzalsza. Chociaż co ciekawe też są te trendy teraz współcześnie tej kultury anulowania komedii, wyłączania komików z życia publicznego na podstawie konkretnych dowcipów. Tak zwane cancel culture. Czyli, że dany artysta z powodu tego, że tak jak na przykład Kevin Hart, który miał prowadzić Oscary, jakieś homofobiczne tweety ileś tam lat temu zrobił, teraz już nie może być komediantem. W sensie nie boisz się, że jest, to już jest odpowiedzialne. Mhm. Wiem, tylko to jest jeszcze wydaje mi się też taka poprawność polityczna ich do granic możliwości odpowiedzialności za poprawność polityczna, która jeszcze rozlicza za przeszłe ewentualnie jakieś tam to, co popełniłeś gdzieś coś, no to masz teraz bana na 5-10 lat. A z drugiej strony jest to zakłamanie, bo znaczy z jednej strony rozumiem to, a z drugiej strony ta kultura, która u nas nie była nigdy aż tak, tego agresywnego takiego obrażania w ogóle, że wiadomo, tych moda stand-upu i tak dalej, która jest naturalną modą, która przychodzi naturalną techniką bliżej człowieka, bliżej ciała, bliżej widza, która też nam na przykład aktorom teatralnym dużo daje potem, czy w kabarecie, czy ten, że nie jesteś gdzieś tam, kurde, przyszło 100 osób, nie na mnie, ja muszę tutaj zagrać swoją rolę, tylko jestem, o Kuba przyszedł, dobra, no to cześć, tak. I to jest ten, co tam było, ten, fajnie, no to pogadamy sobie 10 minut o tym, co dzisiaj w Kastramie fajnie było, ten, żeś coś tam, ten. W sensie, natomiast rzeczywiście, no gdzieś... Moja obawa po prostu jest taka, że zanim to się od nas zacznie rozwinie, to już przyjmiemy kolejny wzorzec i już będziemy unikać trudnych tematów. No. Znaczy, z drugiej strony chyba wydaje się, w ogóle człowiek unika trudnych tematów. Znaczy, kurde, łatwiej ci jest, no, nie wiem, no, łatwiej przeczytać jakiś romans niż Czarodziejską Górę, nie? To znaczy, a z drugiej strony, no nie wiem, chyba, no, to jest chyba też odpowiedzialność, żeby próbować właśnie przemycać jakieś treści dotykające ziemi.